przydałoby się i tu posprzątać, co? A nie tylko w ciężarówce. Dobra, to jest tylko osobówka. Dobra, moi drodzy, tym razem z osobówki nagrywam, ponieważ jadę na siłownię zbadać swój poziom tkanki tłuszczowej. Redukcję zakończyłem dokładnie 2 dni temu. Dlaczego 2 dni temu? No bo tak, dzisiaj od rana masa wleciała, czyli obiad mamuśki, na śniadanko też poszło grubo, żonka zrobiła. Wczoraj impreza, więc naprawdę się grubo pojadło, dlatego mówię, że od 2 dni jestem na masie, właśnie ściemiam. Pojedziemy na siłownię, mam nadzieję, że zbadają mi tkankę tłuszczową. Jak przed mam, zrobimy takie wstępną analizę mojej sylwetki. No i chciałbym wam przedstawić, tak szczerze wam powiem, no szału nie ma na tyle, co ja robię, ale no jak na kierowcę ciężarówki wydaje mi się, że też nie jest źle, czyli nie ma co narzekać. To pojedziemy, zbadamy to wszystko i zobaczymy, jak to u mnie wszystko wygląda. Większość, kto mnie obserwuje, widzi, że ja naprawdę dużo jeżdżę. A już nie powiem, ile się wystawiam w korkach, bo tylko po Polsce jeżdżę, a czwóreczka i tak dalej, to wiadomo, co tam trzeba odstać swoje, prawda? Nieraz się uda przyjechać jednego dnia, nieraz trzeba odstać. Często też jeżdżę Częstochowa, Piotrków, Łódź, te rejony, to tam też trzeba trochę odstać, ale samej jazdy mi, moi drodzy, wychodzi około 88 godzin. Nieraz 90 mam. Kto mnie tam obserwuje na Instagramie, tam często dość daję relacje na żywo, więc wiecie pewnie, ile ja jeżdżę, że ja dużo pracuję, no i też się nie opierdzielam w trasie, czyli dużo trenuję. Włoska se pykłem na żel, ale chyba coś mi nie wyszło, jakieś pomazały mi się. Żona mi jakąś, nie wiem, kupiła, to nie była guma, tylko jakieś style, że tak ładnie trzeba sobie, wiecie, nie ma, że takie mokre, tylko jakbyś, kuźwa, miał przytłuszczone te włosy, no nie? Nawaliłem tego kupę, kurde, wiecie, no nie? Na włosy. Później do żony mówię, ej, coś mi tu nie pasuje. A żona mówi, no teraz to wygląda, że jakbyś, kurde, miał włosy przytłuszczone. Ja mówię, dobra, spoko, to tylko na siłownię idę. Wiecie, gdybym trenował na parkingu, no to trzeba sobie te włoski ładnie ustalić, jak na siłowni to nie trzeba, prawda? No dobrze, to co, mordeczki? Do siłowni, no nie? Tak, do siłowni, nie do parkingu, tym razem do siłowni, no, do siłowni. Rzadko chodzę, ale od czasu do czasu staram się pójść, żeby ten progres trochę podciągnąć. Tak mi się zdarza, raz w tygodniu pójść na siłownię, ale czy tak staram się minimum ten raz w tygodniu zajrzeć. Jak jest dobry tydzień, to i 2 razy pójdę, a ogólnie trenuję, nawet i 5 treningów w tygodniu robię. Podjechałem na siłownię, więc idziemy teraz na badanie. Mam nadzieję, że dojdzie do tego. Przekażę swoją sylwetkę, pokażę, jak to u mnie wygląda. Jak wcześniej wspomniałem, bardziej trenuję częściej w trasie. 80% jest treningów zrobionych na parkingach, 20% jest zrobionych na siłowni. Więc co, mordeczki? Do dzieła! Patrz to, tracker poker na siłowni. Ujwa, jak tu się zachować? Dobra, moi drodzy, myślałem, że już się nie uda zbadać tkanki tłuszczowej, ale akurat jest trener personalny, który powiedział, że za chwilę mi zrobi badanie tkanki tłuszczowej i ogólne zobaczymy, tak, jak to tam wygląda mniej więcej. Gdzieś tam łapka siedzi chyba, no nie? Siedzi łapka? Siedzi, siedzi. Wpuścić kierowcę na siłownię, no nie? Dobra, to przechodzimy do badania. Zobaczcie, jest waga. I za chwilę dowiemy się, jak to wszystko wygląda. Dobra, moi drodzy, badamy się, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Czy kierowca ciężarówki jest w stanie zrobić dobrą formę w trasie? Teraz się wszystko przekonamy, jak to wygląda, to będzie. Tylko robiliśmy drugie badanie, ponieważ na początku było wszystko źle ustawione i ponowiliśmy. Zobaczymy, tak to wygląda. Waży teraz 89,3, czyli 2 dni na masie. Troszeczkę waga poszła, no nie? 2 kilo. I teraz tak, nie wiem, pokażę, jak to wygląda, czekajcie. Co najważniejsze, patrzymy z tej strony, bo tutaj akurat waga była wcześniej źle ustawiona. I tak, wiek metaboliczny, jestem 18-letnim facetem, zobaczcie, a mam 31 lat. To jest dobrze, poziom tkanki tłuszczowej 15%, to wydaje mi się, jak na to, to jest chyba w porządku, aż tak bardzo się nie zajeżdżałem. Nie wiem, teraz wy ocencie sobie, jak widzicie, 15% tkanki tłuszczowej mam. Myślałem, że będę miał mniej, bo jak byłem wtedy, w tamtym roku się badałem, to miałem chyba 14 coś, jakoś tak. Widocznie, ale wtedy naprawdę dietę trzymałem w 100%. To było tak, że nawet wtedy miałem chyba 13,8 w tamtym roku, jak badałem sobie poziom tkanki tłuszczowej, ale wtedy były weekendy z pojemniczkiem imprezy. A teraz tak, od poniedziałku do piątku trzymałem dietę w trasie 100%. Weekendy sobie totalnie odpuszczałem, jadłem sobie wszystko, na pizzę z rodziną poszedłem i tak dalej. Tylko od poniedziałku do piątku trenowałem i trzymałem dietę w 100%. A teraz widzicie, moi drodzy, weekendy pełen relaks,
i tak jakąś formę się zrobiło, prawda? A jeszcze Wam pokażę, jakie te maksy wycisnę teraz i do tego polecimy jeszcze z formą na koniec, jak to u mnie wygląda. Rozgrzewamy się, na sztandze teraz 120 kg, kolejna rozgrzewka. Będę chciał po 150 podać, ale czy mi się to uda, jeszcze nie wiem. Znajdziemy 130. Dawno nie targałem tak dużych ciężarów, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz 130 i kolejna rozgrzeweczka. Rozgrzewka, no już taka seria robocza. No i zobaczymy, czy 150 nam się w końcu wycisnąć, czy nie. Poszło, ale jakoś czuję się dzisiaj, kurde, te ręce na tym gryfie mi latają. Nie wiem dlaczego, może przez to, że jestem swoich hantelek przyzwyczajony, ale spoko. To czy się poszło, idziemy po 140. Poszło. 140 kg poszło, zobaczymy, czy 150 uda mi się wycisnąć, czy nie. I na tym będę kończył mój sprawdzian, tak. A żeby nie było, że oszukuję, to sprawdźmy to, dobra? Gryf waży 20 kg. 20, 20, 10, 10, piąteczka. 65 kg na jednej stronie, na drugiej będzie to samo. Gryf 20, czyli łącznie mamy 150 kg. 140 wycisnąłem, w miarę fajnie mi to poszło. A zobaczymy, czy wycisnę 150, zobaczymy, ale to wszystko się okaże. 150 kg na sztandze, czy mi się uda? Zaraz zobaczymy. Ostatnio nie mogę, zobaczymy sobie teraz, jak mi się uda. Kolega mi pomoże. Jest, mordeczki, mamy to. 150 kg wycisnąłem, aczkolwiek zrobiłem dwa błędy. Trzymałem powietrze w środku, złapałem, trzymałem powietrze w środku. To był jeden błąd, że zamiast wypuszczać, jak robię to przy każdej serii, tego nie zrobiłem. Po prostu się, nie wiem, chyba zestresowałem. Druga sprawa, moi drodzy, delikatnie dupę do góry podniosłem, ale wydaje mi się, że tragedii nie ma. 150 kg po zakończeniu redukcji, przepraszam, dwa dni jestem na masie, czyli 150 kg bym na pewno nie wycisnął. Powiem to szczerze, gdybym był dalej na redukcji, czyli do dziś bym przechodził redukcję, bo byłem bardziej osłabiony niż teraz jestem. Mamy 150 kg i w tym momencie buduję masę. Zobaczymy, czy po te moje treningi, nie wiem, pod koniec roku się zbadam, czy waga na ciężarze urośnie, czy nie. A tymczasem ja robię trening, później jeszcze przebieg mojej formy i będziemy kończyć ten filmik. Teraz czas na przedstawienie swojej formy. Trening sobie zrobiłem, a na końcu dojechałem się, proszę, oto tym sprzętem. Ale to zajeżdża. Wpadłem na taki challenge, mi trener odpowiedział zrobić 21 kalorii spalić przez jak najmniej sekund. Wyszło mi 29 sekund. Pierwszy raz to robiłem, jest normalnie masakra, ciężko oddech złapać. No ale co, teraz bierzemy się za, co? Za pokazanie formy. Chwilę odpoczynku, jedziemy do domu, ponieważ rano o 6 trzeba startować w trasę. Ciężarówka sama nie pojedzie, towar nie zawiezie. Jest tego potrzebny kierowca, jeszcze jest tego potrzebny kierowca. Słuchajcie, moi drodzy, robimy podsumowanie. Nie widzieliście, jakaś forma jest? Słuchajcie, pokazało 15? Pokazało, więc tracker packer do roboty w trasie, a nie kuźwa pierdzielanie się na pauzach. No nie, trzeba po prostu podkręcić temat. Teraz budowanie masy, więc spokojnie będę bardziej zalewany stopniowo, ale na przyszły rok będę starał się te weekendy jednak trzymać takie już bardziej na chociaż te 90%, nie totalny chillout,
tylko te weekendy trzymać, tak żeby zejść, żeby pokazał miernik te 11% tkanki tłuszczowej do 10. Taki mój cel będzie na przyszły rok, do 10, żeby zejść, bo w tym roku po prostu te weekendy chciałem jak najbardziej spędzać z rodziną i tak dalej. Na pizzę sobie wyszliśmy, do baru sobie pojechaliśmy, na imprezę się poszło, to się pojadło, normalny chillaucik. Ale z treningu siłowego jestem zadowolony, no 150 kg wycisnąłem po redukcji, redukowałem się od kwietnia, moi drodzy, znaczy redukowałem się, no redukcja na 80%, tak? No nie, 80%, no bo weekendy, wiecie, jak były aktywne, raz były tak aktywne, raz były tak aktywne. Czyli ja alkoholu bardzo mało ogólnie piję, ale zawsze na imprezę idę, to lubię sobie dużo pojeść. No ale w trasie formę tą jednak dietetyczną, jak i treningową trzymałem na 100%. No dobra, moi drodzy, to co? Jadę do domciu. W trasę trzeba się szykować pomału, rano startować, wyspać się przede wszystkim w takim ciężkim treningu. I co? Widzimy się na szlaku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!